Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój tygodnia. Agnieszka Stachurska, witam Państwa w programie Przekrój Tygodnia. A moimi gośćmi są dzisiaj pan prezydent Andrzej Nowakowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam panią redaktor. Pan Bartosz Leszczyński, Stowarzyszenie Płock Tumy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pan Tomasz Kominek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam wszystkich. I pan Tomasz Korga, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. A dzisiaj porozmawiamy o służbie zdrowia polskiej i płockiej. Jak się okazuje, Polacy bardzo krytycznie oceniają jakość służby zdrowia w Polsce. 72% z nas uważa, że wypełnianie dokumentacji medycznej pochłania lekarzom za dużo czasu. Polska przez to znalazła się na drugiej pozycji od końca w europejskim konsumenckim teście zdrowia. Za nami, jak się okazuje, jest tylko Czarnogóra. Ostatnio również w Płocku słyszymy o wydarzeniach, które wzbudzają nasze wątpliwości i podważają nieco zaufanie do tego zawodu. Przypomnijmy chociażby nieprawidłową diagnozę młodego Piotra, który został pobity, a lekarka wtedy na izbie przyjęć stwierdziła, że jest pijany i może zostać zabrany przez policję. Chłopak zmarł na drugi dzień. Niedawno w Płocku doszło też do śmierci kobiety, której podano kontrast podczas badania, pomimo że w karcie miała zapisaną chorobę serca. Dla wyjaśnienia wówczas kontrastu podawać nie można. Ta kobieta również zmarła. Teraz zupełnie niedawno Polską wstrząsnął przypadek mężczyzny, który z chorą, krwawiącą nogą siedział na izbie przyjęć przez 9 godzin, również zmarł. Co dzieje się z polską służbą zdrowia i jak ją uzdrowić? Tradycyjnie od mojej lewej strony zaczniemy, panie prezydencie. Rzeczywiście problem służby zdrowia jest trudny. Z jednej strony pani redaktor mówi o skali pewnej globalnej i wydarzeń, które miały miejsce w Polsce, mają miejsce także tragicznych wydarzeń w Płocku. Każde z tych wydarzeń wymaga na pewno reakcji i zbadania przez prokuraturę, żeby określić, kto tak na dobrą sprawę zawinił, kto popełnił błąd. Często za tym błędem kryje się po prostu ludzka tragedia, bo być może gdyby szybciej była postawiona diagnoza, gdyby była ona od razu właściwa, w wielu przypadkach to można byłoby uniknąć tragedii i uratować na przykład ludzkie życie. Natomiast no, tutaj nie ma łatwych rozwiązań, ani łatwych wyroków. Ja zakładam, że za każdym razem jest to sprawa, którą trzeba indywidualnie zbadać i ocenić. Natomiast nie zmienia to jednak faktu, że nasze tutaj płockie lokalne szpitale, szpital zarówno wojewódzki, jak i miejski, podobnie jak i właściwie wszystkie szpitale na pewno na Mazowszu, a sądzę, że i w kraju, powiatowe i wojewódzkie borykają się z brakiem pieniędzy. I to jest brak pieniędzy w systemie. Dzisiaj sprawia, że z jednej strony mamy do czynienia z zadłużaniem się szpitali, z negatywnym wynikiem finansowym każdego z tych szpitali co roku i to coraz większym. I to jest potężny problem dla wszystkich organów prowadzących, bez względu na to, czy to jest samorząd województwa, czy to jest na przykład samorząd miasta. Natomiast to także w pewien sposób być może odbija się właśnie na sytuacji chociażby na izbach przyjęć, bo to, co, o czym pani redaktor powiedziała, to są kwestie dziejące się przede wszystkim na izbie przyjęć. No, ja mam pewne doświadczenia własne, pewnie tak jak każdy z nas i może o nich także dużo opowiadać. Na pewno odróżni się ta rzeczywistość polskiej izby przyjęć bardzo od tego, co być może niektórzy oglądali w serialu Ostry dyżur, gdzie rzeczywiście tam się dzieje wszystko szybko, bardzo intensywnie, błyskawicznie właściwie i tak byśmy oczekiwali, że każdy przypadek, który trafia na izbę przyjęć, jest po prostu załatwiany.
niestety z różnych przyczyn dzieje się inaczej. No, tutaj trzeba byłoby przede wszystkim zapytać specjalistów, fachowców, zaprosić lekarzy, dyrektorów szpitali i o to zapytać. No mówię, szpital miejski jest szpitalem, który jest w części, jeśli chodzi o część oddziałów w sieci, nie ma tam takiej szpitalnego oddziału ratunkowego, typowego, jaki jest na Winiarach. W efekcie no, te problemy akurat szpitala miejskiego w tej skali w ogóle nie dotyczą. Oczywiście mamy tam do czynienia z innymi problemami, natomiast z tymi, o których powiedziała pani redaktor, w naszym szpitalu miejskim nie ma takich problemów. Mhm. Bo po prostu nie ma szpitalnego działu ratunkowego. No nie ma. Ja chciałbym się odnieść do spraw, które są dla każdego mieszkańca naszego kraju ważne. Przede wszystkim zdrowie, w drugiej kolejności praca, trzeciej dzieci lub można zmieniać tą kolejność. W tej chwili mamy sytuację w kraju, gdzie z pracą jest ok, jest dobrze, można powiedzieć nawet bardzo dobrze, jest rynek pracowników, gdzie te wynagrodzenia idą w górę i pracownik może wybierać, wykwalifikowany może tą pracę sobie wybierać. Z nauczaniem mamy problem, globalny problem i z tym problemem będziemy musieli się zmagać w najbliższym czasie. A ze zdrowiem mamy problem od wielu lat i z tym problemem nie umiemy sobie w żaden sposób poradzić. Tak jak pan prezydent wspomniał, każda tragedia jest wielką tragedią dla rodziny i nie wyobrażam sobie, żeby lekarz, który podejmuje decyzję, kierował się jak drugorzędnym jakąś opinią i te decyzje podejmował w sposób zły, który szkodzi zdrowiu pacjenta. Może ci lekarze są przepracowani, może ten system zdrowia, system zdrowotny, który mamy, nie zabezpiecza tak pacjentów, aby ta opieka przyszła w odpowiednim momencie. I jakie jest rozwiązanie, to trzeba by prawdopodobnie do ministra zdrowia się odezwać, bo to nie tylko tyczy się naszego miasta. To jest problem, który telewizje i media publiczne podają z różnych części kraju, więc jeśli będziemy dalej w tą stronę brnąć, to naprawdę ja z obawą patrzę i na to, co się dzieje w szpitalach i raczej unikałbym szpitali, jeśli człowiek nie musiałby tam być. Nie wszystko od nas zależy. Nie wszystko od nas zależy, no dokładnie. Panie Tomaszu, numer jeden. Pana Tomasza Kominka, prosimy. Szanowni Państwo, generalnie to bardzo ciężko mieć pozytywne zdanie i pozytywne emocje o obszarze, który w naszym życiu budzi tylko problemy. Ponieważ w mojej ocenie każdy styk z szpitalem, czy to miejskim, czy wojewódzkim, czy z jednostką generalnie podległą szpitalowi, no budzi w pewien sposób niepokój w nas, ponieważ idziemy tam po to, że mamy jakiś problem, często ten problem zdrowotny. I są takie przysłowia, które mówią, że w dzisiejszych czasach, żeby leczyć się na jakieś schorzenie, trzeba być dobrze zdrowym, żeby to przetrzymać. Natomiast oczywiście tu pan prezydent powiedział, że nam potrzeba pewnych zmian systemowych. My nie unikniemy tak naprawdę tej dyskusji, nie unikniemy pewnych problemów do momentu, kiedy nie będą pewne zmiany systemowe zaproponowane w obszarze zdrowia, co się wiąże, czytaj, odpowiednie pieniądze, które poradzą sobie tak naprawdę, znaczy które poradzą, które zasypią te dołki, te problemy w pewien sposób z funkcjonowania, wynikające z funkcjonowania danych szpitali. To jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, ja też chciałbym, życzę sobie Państwu i nam wszystkim tego, żeby na każdym etapie rozwiązywania problemów życiowych, a w szczególności tych zdrowotnych, po drugiej stronie zawsze był ten człowiek, który w pewien sposób ma z nami dobre relacje i kieruje się w swoim życiu empatią, czyli zrozumieniem jakby tego drugiego człowieka, który jest po drugiej stronie. I myślę, że w sposób szczególny ma to znaczenie w kwestii leczenia się, żebyśmy byli traktowani właśnie z tą empatią, której oczekujemy, bo w wielu przypadkach, myślę, że w życiu codziennym, to znakomicie rozwiązuje ten pierwszy problem, tak, to zrozumienie i ta empatia. To myślę też, że te duże błędy, o których pani redaktor tu powiedziała, ja mam na myśli w skali globalnej,
też inaczej byłyby w pewien sposób z innym finałem, z innym skutkiem, gdyby ta empatia i zrozumienie było na pierwszym miejscu. To tyle z takiego ogólnego poziomu. Natomiast z punktu widzenia samorządu województwa, ponieważ może tu będę się poruszał dziś, no my na tym północnym Mazowszu, w tym subregionie płockim mamy dwa szpitale. Ten moloch, fabryka, bo inaczej tego nie da się nazwać, szpital wojewódzki, który obsługuje nie tylko miasto Płock, nie tylko powiat płocki, ale proszę sobie wyobrazić, że to cały ten region północnego Mazowsza i osób, które muszą, że tak powiem, styknąć się z tym pierwszym kontaktem, trafiają na SOR w szpitalu wojewódzkim. Więc ta maszyna naprawdę trudno ma działać i trudno rozwiązywać te problemy w kwestii chociaż masowości dotarcia tej liczby osób do tego szpitala. Proszę zwrócić uwagę, że od tych 20 lat samorząd województwa stara się naprawdę zaspokoić jak najwięcej potrzeb, zarówno w kontekście szkoleń lekarzy, w kontekście dobrej, profesjonalnej kadry, która wykonuje badania i leczy w tym szpitalu, ale również jest naprawdę duże zrozumienie w kontekście inwestowania w ten szpital, bo wielokrotnie o tym powiada i pan marszałek, i dyrektor szpitala, że ten szpital naprawdę ogromne pieniądze dostał zarówno z budżetu województwa, jak i z środków europejskich, około 150 milionów. Natomiast my zdajemy sobie sprawę, chyba jako wszyscy, nie tylko samorządowcy, ale też płocczanie, że oczekujemy więcej. Oczekujemy udogodnień, ulepszeń, oczekujemy tej modernizacji w innym też zakresie, w innych oddziałach. No, muszę powiedzieć, że za kilka dni, kilkanaście dni będziemy oddawać kolejny remont, kolejny wyremontowany oddział, kolejne nowe maszyny. Niemniej jednak i tak dalej jestem jakby przekonany i w pełni biorę za to odpowiedzialność, że po pierwsze empatia, zrozumienie, a po drugie, że tak powiem, te wszystkie maszyny i pieniądze. Natomiast chciałem poruszyć ciekawy temat. Temat ciekawy dlatego, że mamy też z punktu widzenia samorządu województwa w okolicy drugi szpital, szpital psychiatryczny w Gostynie-Zalesiu. I proszę zwrócić uwagę, i tu jest dziś okazja ku temu, żeby też na ten temat rozmawiać, że szpitale psychiatryczne do tej pory, do niedawna, borykały się z problemami różnych uzależnień, w tym przede wszystkim powiedzmy, że uzależnienia alkoholowego, plus jeszcze oczywiście te wszystkie formy depresji, formy nerwic, i tak te szpitale funkcjonowały do dziś. Dziś, szanowni państwo, jak jesteśmy w tym temacie, ogromnym wyzwaniem i perspektywą na dalszą przyszłość tego typu szpitali jest zmierzenie się z problemem przeogromnym, mam na myśli dopalacze i uzależnienia, które z tego wynikają, z tej substancji, tak zwanych szeroko pojętych dopalaczy, i to jest wyzwanie dla medycyny i też trochę dla samorządu, ponieważ ma to konsekwencje również w kwestii działania danego miasta, gminy, powiatu. Natomiast chciałbym też, a propos tych rozwiązań systemowych, o których tu pan prezydent wspomniał i o których tu dyskutujemy, żeby również, to jest taki mój apel w związku z dzisiejszą audycją, żebyśmy w sposób taki bardzo rzetelny i odpowiedzialny i inny podeszli pod rozwiązanie systemowe właśnie tego problemu, jakim jest walka z dopalaczami i walka z tym uzależnieniem w kontekście wyprowadzania tych młodych ludzi na dobrą ścieżkę i na normalne życie, bo w mojej ocenie kształtuje się nam poważny problem na przyszłe lata. Dziękuję. Myślę, że to nie jedyny z zakresu medycyny, panie Tomaszu. Nie tylko, tak. No, proszę państwa, no, pani redaktor poruszyła dwie sprawy. Sprawa tych wydarzeń, które skończyły się tak tragicznie. No, tutaj trudno jest nam oceniać oceną tych wydarzeń. Zajmą się odpowiednie służby i na pewno niedobrze, że doszło do tego typu tragicznych zakończeń. Problemem jest tylko to, co się działo w międzyczasie. Czy to była sprawa związana z przeciążeniem, czy też z błędem lekarskim. Ale tak jak wspomniałem, to są rzeczy, które rozpatrzą odpowiednie służby. Są odpowiednie procedury. Widocznie te procedury były nieprzestrzegane. I to się wydarzyło. A jeżeli chodzi o to, co wspominamy tutaj, jeżeli chodzi o system, jeżeli chodzi o to, że jest za mało pieniędzy, globalnie przez ostatnie 2-3 lata w całym systemie pieniędzy jest więcej. I to jest fakt. One się różnie rozkładają, ale pieniędzy jest więcej. Zapewne
i to nie jest żadną tajemnicą, ten system nie chodzi jeszcze dokładnie dobrze. To nie jest tylko problem teraz dwóch ostatnich trzech, czterech lat, ale problem, z którym się boryka każda ekipa i chyba nie tylko nawet w naszym kraju, bo bogate państwa, Anglia, Francja, Stany Zjednoczone też stwierdzają, że tych pieniędzy w systemie jest nie tyle, ile powinno być, albo te pieniądze są w sposób niewłaściwy wykorzystane. Ten system się uszczelnia, na pewno nie na tyle, żeby zabezpieczyć. Ja że tak powiem z własnego podwórka, bo troszkę tych tematów na pewno w mniejszym stopniu niż w tak dużych szpitalach dotykam z racji bycia w stowarzyszeniu, które powiedzmy w mikroskali też tak działa jak szpital czy też przychodnia i my stwierdzamy, że tych na naszym poletku tych pieniędzy jest więcej, są lepsze zdecydowanie relacje z Narodowym Funduszem Zdrowia, a problem jest moim zdaniem w uszczelnieniu. To, co tutaj wszyscy z nas powtarzali, w empatii. Jest tak teraz, że jak Państwo chyba zauważyliście, wchodząc, a bywam ostatnio ze względu na stan zdrowia dość często w Płocku u lekarzy i osoba siedząca naprzeciwko, pan lekarz czy pani lekarz, no nawet nie jest w fartuchu. Bywa to tak dla mnie, osoby, która ma jakieś tam przyzwyczajenia i wie, że to powinno troszkę inaczej wyglądać, mnie to osobiście przeszkadza. Ja nie chcę oceniać, bo to nie ja jestem od oceny, jest szef tej placówki, jest osoba nadzorująca, ale to tak chyba też nie powinno być. No i przed lekarzem leży laptop i stukanie, pukanie w klawiaturę i jest recepta. No nie wiem, to co powtarzaliśmy, ten kontakt, ta bliskość, to dotknięcie, to ciepło powinno być. Czy jest jego więcej, czy mniej? Chyba troszkę inaczej. Nawiązując do tego, co pan powiedział, właśnie to też znalazłam taką informację, że według badania przeprowadzonego niedawno lekarz podczas przeciętnej wizyty poświęca ponad 16 minut na czynności organizacyjne. Przy założeniu, że wizyta taka trwa 20 minut, okazuje się, że na samo zbadanie pacjenta lekarz ma raptem nieco ponad 3 minuty. A na tym przerwiemy tę pierwszą część i wracamy wkrótce po przerwie. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, witam po przerwie. Przypomnę, że moimi gośćmi są dzisiaj pan Andrzej Nowakowski. Ponownie witam. Bartosz Leszczyński. Dzień dobry jeszcze raz. Tomasz Kominek. Witam. I Tomasz Korga. Miło mi. I wracamy do rozmowy o ważnej sprawie, jaką jest służba zdrowia i samo nasze zdrowie. Ja tylko nawiązując do naszej dyskusji przed przerwą. Powiem, że z badania, które przytoczyłam wcześniej, wynika, że na pierwszym miejscu opinii o służbie zdrowia jest Holandia. A tam taką różnicą zasadniczą jest to, że jest dostępność, bardzo duża dostępność do służby zdrowia, a lekarz pierwszego kontaktu ma bardzo dużą wiedzę. I dzięki tej wiedzy i bardzo dobrej diagnostyce mniej osób po prostu trafia do szpitala, bo wcześniej są zdiagnozowane choroby na wcześniejszym etapie, dzięki temu są łatwiejsze do uleczenia. Być może u nas występuje taki problem, że u lekarza pierwszego kontaktu bardzo często tego naszego problemu właśnie nie można zdiagnozować, problemu zdrowotnego. Powiem szczerze, że z moich doświadczeń tak to wynika. A jak jest u Państwa? Co Panowie o tym sądzicie? Czy to może być problem? Zapewne jest, bo w bardzo wielu przypadkach, może nie w bardzo wielu przypadkach, zdarza się tak, że tak powiem, płytkość badania, które powinno być wykonane zdecydowanie inaczej, później układa całą historię choroby chorego i w dużym stopniu lub nawet w zasadniczym rozwiązuje, czy też nie rozwiązuje problemy, które tkwią w tej osobie i powinny być rozpoznane. Na pewno tak, no ale to nie nam tu chyba, my tego nie rozwiążemy. To jest albo system,
nauczania zły, trudno to oceniać, czy też to, co poruszaliśmy w pierwszej części, że empatia, zaangażowanie. No, my przez wiele lat, tak to troszkę zażartuję, oglądamy serial... Dr. House? Nie, na dobre też. I na złe, jest, prawda? Tak. Zejdźmy na nasze tak. Polskie. No i ja się chwilami śmieję i nawet drwię, oglądając, że ta empatia, ta bliskość, to ciepło lekarzy, którzy tam grają, czy aktorów, którzy grają te role tych lekarzy, jest tak wielka. No, byśmy sobie życzyli, żeby tak było. Chociaż ja muszę powiedzieć, że ja w przypadku swojej choroby i tych swoich, że tak powiem, doświadczeń, no, leczę się w Warszawie, ja wspominam mile. Ale Tomku, no także i tutaj, tak, w twojej placówce, czy w naszych szpitalach miejskim, czy wojewódzkim, możemy znaleźć bardzo wielu lekarzy, którzy są rzeczywiście bardzo empatyczni i otwarci i mający ogromną wiedzę, gotowi do poświęceń. Znaczy, tylko że z drugiej strony wydaje mi się, że to już chyba też trochę czas odejść od tego etosu doktora Judyma, który będzie leczył właściwie kosztem swojego życia, kosztem swoich najbliższych. Są tacy lekarze bez wątpienia również. Natomiast oni powinni być także godnie, dobrze opłacani, tak, żeby rzeczywiście chcieli nie na Zachodzie leczyć, ale tu w Polsce. I ten system tego wymaga. Ale nie zmienia to faktu, że powinno być ich więcej, bo ta dostępność również byłaby większa. Ale to jest system, to jest to, co mówiłeś. Tak, dokładnie tak. Systemu nauczania. W mniejszym stopniu ludzi, bardziej systemu, który też ich obciąża, tych lekarzy. Niestety, to jest także kwestia może większej łatwości osiągania specjalizacji. To jest wiele, wiele czynników. Zresztą minister zdrowia, jeśli mogę, dostrzegł wiele czynników. Że powinna każdy, praktycznie było takie chyba rozporządzenie, że planujące, że każdy w tym momencie lekarz by miał jeszcze jakąś tam sekretarkę swoją, która by ewentualnie odciążyła go od tej roboty papierkowej. Tak, tylko to pytanie, tylko to. Kto za to zapłaci? To jest kluczowe. Bo na to też w systemie trzeba byłoby znaleźć pieniądze, po prostu. To są te systemowe rozwiązania, o których od początku audycji mówimy i w zasadzie wszyscy się tu zgadzamy, bo oprócz tego nastawienia empatycznego i zrozumienia, no rozwiązania systemowe i finansowe, bo poniekąd no to rozszerzamy administrację, która w każdej placówce medycznej no powinna działać też nieco inaczej, bo właśnie lekarz nie powinien się zajmować laptopem oraz tym, czy ma jeszcze baterię, czy nie ma, czy system poprawnie chodzi, czy nie, poniekąd tak jest. Natomiast kolejny system chciałbym wdrożyć do naszej dyskusji, czyli profilaktyka. Tak? Bo proszę zwrócić uwagę, że my powinniśmy też czasami uderzyć się we własną pierś i powiedzieć, no kiedy ja zrobiłem coś dla własnego organizmu, kiedy przebadałem się, kiedy wiedząc, że mam pewne słabości w organizmie takie, a nie inne, przeszedłem cykl badań, które pozwala mi na zdiagnozowanie tego, na jakim jestem etapie, tego czy innego. Ponieważ wiecie, no to przysłowie, które mówi, że nie ma ludzi zdrowych, są tylko niezdiagnozowani, no myślę, że poniekąd jest prawdziwe i ja przypominam sobie, bo też mam pewną przewlekłą chorobę mimo młodego wieku. Leczę się od 7 lat na nią i też mam akurat tę wielką przyjemność, że mam panią doktor, która mnie prowadzi, która rozumie mnie i rozumie nawet moją pracę i czasami jest bardziej dostępna w godzinach poza swoją pracą. No i jakoś dajemy sobie ze sobą radę. Ale kiedy ja się pojawiłem u tej pani doktor? Wtedy, kiedy miałem taki ból, i doprowadziłem swój organizm już do takiego etapu, kiedy nie mogłem spać, bo nie mogłem oddychać, to dopiero trafiłem do lekarza. Więc warto też w pewien sposób, no innym niż my tu obecni, mówić o tym, jak ważna jest profilaktyka, jak ważne jest to podejście do tego systemu profilaktyki od młodych lat tak naprawdę. Ale to już nawet to, szerzej, bo tutaj mówmy też o zdrowym odżywianiu się, nie pytajmy się w siebie. Oczywiście, ruchu, aktywności pracy. Zwróćcie uwagę, jaką my dzisiaj mamy gonitwę, niezależnie kto ile ma lat, kto czym się zajmuje, ale generalnie od poniedziałku do piątku to jest jeden dzień przerwany tylko spaniem i generalnie jest jedna wielka gonitwa za życiem codziennym. Tak, za życiem codziennym. No, my sobotę, niedzielę też mamy dość aktywną, natomiast no w
i wtedy rodzą się te problemy, tak? Że wtedy dokładnie idziemy tak. do lekarza, jest jak to już stres, naprawdę boli jest i nie ma możliwości organizmu. Innej niż naprawdę mocna ingerencja w zdrowie. No ja to mówię na własnym przypadku i też tutaj no, bije się mocno w pierś, że mogłem inaczej zareagować na pewne symptomy, które organizm mi podpowiadał. Więc to jest kolejny apel tu pewnie nasz wspólny, a przy okazji, żeby ludzie jako nie lekceważyli, nie lekceważyli swojego organizmu. Jako samorządowcy warto byśmy powiedzieli, że miasto ma cały szereg programów profilaktycznych adresowanych zarówno dla dzieci, chociażby ten niedawno przyjmowany program profilaktyki, profilaktyczny, tak, jeśli chodzi o wady postawy, ale cały szereg także adresowanych do seniorów, do kobiet, mamografia. Jest bardzo to wszystko istotne. Rzeczywiście bardzo. Wymaga tylko pewnej determinacji i woli ze strony osobistej chęci dokładnie, przed bólem pójścia do danego bardzo, specjalisty. Bardzo fajne, bardzo pozytywne, bo jak się okazuje, nie tylko pieniądze, ale również i chęć nasza własna na zadbanie o własne zdrowie, może nam już troszkę, przynajmniej w jakimś zakresie, uleczyć te służby zdrowia, ale nie da się ukryć, że pewnie pieniądze są tutaj głównym problemem, tak, jeżeli chodzi... Zaprosiła pani mężczyzn na dzisiejszą audycję. Którzy nie dbają my... o siebie. Tak jest. Generalnie rzecz biorąc, mamy pewne problemy z własną jakby psychiką, czasami przed niektórymi badaniami. Ponieważ zbliżamy się do takiego wieku, na przykład my tu z kolegą, bo panowie przekroczyliśmy, żeby przejść pewne badanie, które bardzo ciężko jest oswoić się z myślą, że to badanie trzeba tak, przejść. Wiem, o jakim tak? badaniu. I na przykład, no, naprawdę wiele też zależy od nas samych, z różnymi możliwościami i sugerujemy wszystkim. Nie, ale takie, nie jest takie straszne. Można je przeżyć. Zgadzam, spokojnie. Panowie, i właśnie o to chodzi, na żeby pewno. Koledzy nie starsi motywowali nas i nasze pokolenie. Ale nie będziemy opowiadać. To badanie przeżyć. Ale zachęcamy, panu, ale zachęcamy do tego, żeby się odblokować. Odblokować istotne. Własną głowę po to, żeby zrobić porządek i zacząć może nawet od odżywiania. Ale właśnie. To jest dobry kierunek. Wystarczy na samym początku zrobić PSA. Krew i już będzie to pewien symptom, tak. który pokaże, czy trzeba biec do tego lekarza. I kolejne badania wykonywać. Czy też wykonywać kolejne badania, a chyba panowie nie boją się, żeby sobie pozwolić no tam troszeczkę no myślę, że mam zdrowie to, nie że ma tak ceny. Jakoś blednie nam tutaj. Ja wam powiem, że mężczyźni nie boją się. Dentystów, no, zastrzyków. Ja mam to bardzo często i się przyzwyczaiłem. Ale to też jest ten nasz apel, żebyśmy trochę się też odblokowali w głowach jako faceci. Nie byli twardzi tylko i wyłącznie wizualnie, tylko ta twardość też pokazywana o dbałość o swoje rodziny, o swoje zdrowie, o swoich najbliższych. No i trochę w tę profilaktykę weszli mocniej niż wchodzimy jako faceci po prostu, tak? Dokładnie. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że tutaj poruszamy problem lekarzy ogólnych i później dalszej drogi naszej. I wiele osób i u mnie w rodzinie, bo każdy ma w rodzinie kogoś, kto potrzebuje pomocy specjalistów. Problem polega na dostanie się do specjalisty przez tą drogę można powiedzieć oficjalną i moim zdaniem większość Polaków wybiera drogę prywatnej wizyty u lekarza i dopiero wtedy jakość przeskoczenia tej mega kolejki niekiedy kilku miesięcy, kilkunastu miesięcy, co jest niewiarygodne. I niektórzy z tych osób by to nie doczekali po prostu. Ale to jest kwestia braku pieniędzy w systemie. Tutaj nie ma wyjścia, tak? Nie zlikwidujemy kolejek bez... Tam, gdzie systemowy. Tam, gdzie dokładnie Narodowy Fundusz Zdrowia dosypuje pieniądze na konkretne badania, to, no, ale to nie ma tych kolejek. Natomiast w sytuacji, w której tych pieniędzy nie ma w systemie, są kolejki i niestety one albo będą dłuższe, albo krótsze, ale będą. Faktem jest, proszę państwa, i to jest fakt... potwierdzony, zresztą to, co powiedział przed chwileczką pan prezydent, pieniędzy w systemie jest więcej. System jest uszczelniany. A to, o czym mówimy, to są rzeczy, które trzeba jak najszybciej wyrównać to i spowodować, żebyśmy takich dyskusji jak w tej chwili za 2-3 lata nie mieli wcale. Trzeba tylko pamiętać, że też koszty rosną. Bo tak, to też jest istotne. Koszty rosną, bo że pieniędzy w systemie jest więcej, natomiast pensje, szybciej jeszcze rosną, rosną koszty pensje, niż pieniądze w systemie. To jest problem. Pensje, tak. Rosną no właśnie, pensje. Właśnie tutaj chciałam krótko nawiązać jeszcze, bo trudne do uwierzenia, za każdym razem jestem zszokowana, ale czas nam tak szybko leci, że już nam się kończy. Ale chciałam jeszcze króciutko nawiązać do materiału, który przygotował PEZOS na marcową sesję Rady Miasta i tam prognoza naszego szpitala miejskiego, przynajmniej zawarta w tym materiale, no jest niezbyt optymistyczna. Spółka przewiduje, że w kolejnych latach należy obawiać się wręcz dramatycznego pogorszenia sytuacji finansowej właśnie ze względu na to, że tak bardzo wzrosły koszty wynagrodzenia, jak tutaj podlicza w materiale, od 2012 roku o 30%.
5%, co dla szpitali często jest rzeczą nie do przeskoczenia. I dotyczy to wszystkich szpitali, od razu powiem, powiatowych, ale też wojewódzkich. Koszty wynagrodzeń personelu wzrosły bardzo, bardzo mocno. Jedna rzecz, którą trzeba powiedzieć, to co poruszyła pani redaktor, akurat rok 2012, tak jak ja sobie prześledziłem, żeby się przygotować do tego spotkania, był początkiem załamania się działania Narodowego Funduszu Zdrowia w takim przedziale lat 2012-2015-16. To był taki dołek. Nie wiem, dlaczego pan prezes czy pani prezes wzięła akurat ten rok do pokazania. Tylko pokazuje też, że tak powiem, automat, czy też jakby ten charakterystyczny punkt. Te pieniądze, tak jak tu powiedział pan prezydent, też jest ich więcej, ale są niestety przedziały jeszcze, które trzeba tymi pieniędzmi zagospodarować, ale zarazem także chyba i sporo rzeczy organizacyjnych. To jest proces, tego się nie zrobi w ciągu 2-3 lat. Nieodżałowany profesor Religa, który był ministrem, którego pamiętam i znałem nawet, miał wspaniałe pomysły na to, żeby zrealizować, wspaniałe pomysły, aby zrealizować je i później wprowadzić w życie. Niestety stało się inaczej. Ja jeszcze z poziomu ogólnego, bo dokończę myśl, którą zacząłem, że no nie było chyba ekipy w suwerennym naszym kraju, która nie dążyłaby do tego, żeby polepszyć ten obszar, bo pewnie w ocenie nas wszystkich jest to jeden z najtrudniejszych obszarów, zarówno z punktu widzenia menedżerskiego, z punktu widzenia prowadzenia ministerstwa. Te czasy faktycznie się zmieniają, natomiast wiele rzeczy udało się lepiej zorganizować, wiele gorzej, natomiast jedna mnie ciekawi sytuacja sprzed lat. Ponieważ zobaczcie, no miasto ma dziś szpital miejski i takie miasto jak Płock, miasto dobrze rokujące, bardzo dobrze gospodarczo nastawione, z potencjałem rozwojowym przeogromnym, zawsze sobie poradzi z problemami, które będą występowały w danym szpitalu w poszczególnych latach. Ja do tego nie mam w ogóle jakby żadnych obiekcji. Zawsze Płock sobie poradzi z problemem obszaru szpitala miejskiego. Lepiej, gorzej, ale naprawdę nie będzie źle. Natomiast kto kiedyś wymyślił szpitale powiatowe w powiatach, które mają budżety na poziomie jednego departamentu poważnego urzędu, no to ja się zastanawiam, bo zwróćcie uwagę, że niedaleko jest powiat gostyniński, powiat sierpecki, które muszą dźwigać szpitale powiatowe, czyli de facto tak jak miejskie, ale dźwigał przez te wiele lat. No, nie ma. Zgadzam się. Natomiast tak, zwróćcie panowie uwagę, że przy budżecie na przykład tego powiatu gostyńskiego, który jest z rzędu 60-65 milionów, no to mówię, no de facto to jest naprawdę skromny budżet. No, ktoś kiedyś dał w nagrodę takiemu powiatowi szpital, no to jest naprawdę z wielką wtopą dla wszystkich mieszkańców, bo z punktu widzenia historii, no widać jak ciężki to jest obszar, jak trudny do prowadzenia i kosztowny. Podam tylko kwestię najprostszą, jeśli chodzi o szpital gostyniński, bo między innymi kwestia neonatologii, kwestia położnictwa. Tam po prostu no, utrzymanie całego tego oddziału było tak nierentowne, że to był pierwszy oddział, który musiał paść. Dokładnie. Dzięki temu my w Płocku mamy więcej porodów i w naszym szpitalu, i wojewódzkim. Okej, natomiast to rzeczywiście pokazało, że taki szpital nie ma niestety finansowo racji bytu. Żadne pieniądze NZ-u nie są w stanie go ratować. My dzisiaj, rzeczywiście pani redaktor, niestety z perspektywy mojej jako prezydenta miasta, sądzę, że także radnych, wyłania się jeden obraz. Tak jak w dużej mierze już w tej chwili blisko 40 kilku procentach na edukację dokładamy jako samorząd środków, po prostu tak, żeby ona była jak na najwyższym poziomie, ażeby utrzymać sieć szkół, przedszkoli, edukację, po prostu oświatę, to samo czeka nas z perspektywy służby zdrowia. Dzisiaj duża część finansowania służby zdrowia tej szpitalnej przerzucona jest na samorządy. Oczywiście. Czy to samorząd województwa, czy też samorząd miasta. Na szczęście sobie zawsze poradzimy, prezydencie. My tak, tylko ale pytanie te powiaty naprawdę mają problem z funkcjonowaniem, które są bardziej zadłużone. Przez nasz szpital nie system jest zadłużony, znowu, tak naprawdę. Znowu słowo system. W kwestii zadłużenia szpitali na Mazowszu, jest około 40 szpitali na Mazowszu, zadłużenie w tej chwili tych szpitali na koniec 2018 roku to było ponad 618 milionów złotych.
pomimo tej większej ilości pieniędzy w systemie, ono wzrosło o 78 milionów złotych. To pokazuje, że rzeczywiście jesteśmy dzisiaj, jeśli chodzi o szpitale powiatowe, w bardzo trudnym momencie. Rzeczywiście, jako miasto, my dbając o szpital, i tu dziękuję radnym, zawsze pokryjemy te zobowiązania szpitala. On nie jest w ogóle zadłużony, ale są szpitale, które są zadłużone nie na miliony, nie na dziesiątki, ale już nawet na setki milionów złotych. Niestety. No są poważne problemy dla mieszkańców. To nie mówimy o wojewódzkim, gdzie też prognoza finansowa jest. Na szczęście też województwo ma odpowiedni budżet, miasto ma odpowiedni budżet, ale jeszcze raz, no to jest jakby z brakiem jakichkolwiek korzyści dla mieszkańców danego powiatu prowadzenie przez tak biedny powiat szpitala. To konkludując, ale powstanie tych szpitali to był dawny czas, kiedy ambicją, powiedzmy, tam władz było lokalnych mieć też mi się tak wydaje swój szpital, nie zdając sobie sprawy, jak to jest droga co przyniesie przyszłość. Później ludzie, mieszkańcy przyzwyczajają się do tego, że lepszy czy gorszy, ale szpital swój, mają. Tak jest. No i podjąć taką decyzję likwidacji jest trudno. Trudno. Kończymy. Ja chciałbym tylko podziękować właśnie i panu prezydentowi, i radnym, że ten szpital mamy, bo to jest ważne z punktu widzenia mieszkańca, który mieszka w tym mieście, bo to jest dla nas ważne. Że te koszty pracowników rosną, to jest naturalne. Dobrych pracowników. I one tworzą tą. Ale dobrych pracowników musimy wynagradzać dobrze, żeby byli w tych szpitalach, żeby nie uciekali nam lekarze, dobry personel. Jeżeli można jeszcze na chwilkę, to mówimy o tych rosnących płacach. Ministerstwo i Narodowy Fundusz Zdrowia daje pieniądze na podwyżki, to jest przesyłane co miesiąc, na pielęgniarki. Pielęgniarki dostają i tu jest ten obszar jest zabezpieczony. Tak zwane zębalowe. Tak jest, jeszcze. Zębalowe. W tej chwili się tak nie nazywa. Ale tak kiedyś zwane. Się nazywało. Potocznie. Jeżeli chodzi o rezydentów, też pozostaje inny personel, także medyczny lub ten okołomedyczny, gdzie jest presja, zresztą zrozumiała presja płacowa i te właśnie i to wchodzi na samorząd. Powoduje, że niestety, tak jak powiedział tu pan prezydent, niektóre szpitale, ich fundusz, ich podliczenie roczne wygląda mało ciekawie. Myślę, że możemy wysnuć taką konkluzję podobną jak przy naszej dyskusji o oświacie, że właściwie dobrze byłoby zaplanować program naprawczy służby zdrowia na wiele, wiele lat do przodu i konsekwentnie przede wszystkim go realizować, bo w inny sposób wydaje mi się, że tego nie naprawimy. Ja tylko wspomnę, że w Polsce przeznaczamy na służbę zdrowia nieco powyżej 4% PKB, a w Europie normalnie przeznacza się ponad 10% PKB. No ale to jeszcze troszkę. No właśnie, 9% zaspokoiło wiele potrzeb na dzisiejszym rynku. Jeszcze troszkę czasu. Myślę, że do tego trzeba dążyć. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli dzisiaj pan Andrzej Nowakowski. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Bartosz Leszczyński. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Tomasz Kominek. No to do zobaczenia, niech będzie. I pan Tomasz Korga. Do widzenia państwu. Państwu dziękuję bardzo i do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Przekrój tygodnia.